Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zahaczo eSport. Tutaj może porozmawiamy troszeczkę teraz o tych teamach streamerów, tak? Dlaczego te teamy streamerów mają sens bytu i jak to w ogóle wygląda w Polsce obecnie? Więc teraz tak, skupmy się najpierw na tej drugiej lidze, bo ta druga liga potencjalnie stwarza możliwości do tego, żeby takie teamy streamerów się pojawiały, tak? Bo skoro teraz mówimy o tym, że będzie parę akademii, tak? Tutaj trzy teamy jeszcze nie są pokazane, nie są ogłoszone, reszta składów to są te spekulowane składy, które już na Gamepedii się znalazły, to możemy na pewno zauważyć, że część z tych teamów będzie miało to oryginalne zastosowanie. Oryginalne zastosowanie, czyli po prostu będzie paru tych młodych zawodników. Tak jak widzimy, to jakiś Lewar, Janek, Turtel, młody Krokiet, Azym. O Lewarze czy Turtlu gdzieś tam zdarzyło mi się słyszeć, o Janku nie słyszałem nigdy. Krokiet, Azym też takie chłopaki, które już są raczej gdzieś tam znane, tak? Więc jakby druga liga, jeśli rozmawiamy o drugiej lidze, będzie podzielona na parę takich działów, tak? To znaczy raz to będą właśnie młodzi zawodnicy, którzy mają być szkoleni potencjalnie do tego, żeby grać w pierwszym składzie. Dla teamów w stylu Pride moim zdaniem jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ Pride generalnie w ostatnim czasie jest raczej drużyną z dolnej części tabeli, dlatego szkolenie nowych talentów jest dla nich potencjalnie najbardziej opłacalne, ponieważ oni będą w stanie zasilić ten pierwszy skład ze splitu na split lub w przypadku nawet słabych wyników podczas obecnego splitu. Natomiast kolejnym zastosowaniem tych akademii będzie stworzenie takiego, bo teraz tak, jeśli mówimy o akademiach do danych organizacji, to one najczęściej właśnie mają szkolić zawodników, którzy później potencjalnie wejdą do pierwszego składu, tak? Ale z drugiej strony będą też organizacje, które nie są akademiami i one będą aktywnie walczyć o slota w ultralidze, tak? I tutaj mamy przykłady na razie dwóch takich drużyn i chociażby tutaj w tym wypadku widzimy SK, gdzie to są zawodnicy, którzy do tej pory grali dużo w ultralidze, tak? Czaru grał długo w ultralidze, Bolszak, Dawid Sonek miał swoje epizody, ci gracze bardzo często grają razem. Acenap to jest młodziutki zawodnik tutaj, GRK też już swoje przeżył, więc mamy tutaj zawodników, którzy tak naprawdę grali w AWS przez długo razem, plus młodego Acenera, który tam się pojawia na Adekary, tak? Więc to jest po raz kolejny przykład takiego teamu, który tym razem będzie walczył o to, żeby wejść do ultraligi, więc weterani, którzy chcą udowodnić, że są dość dobrzy, by grać w ultralidze. Później mamy Soon to be Named, tutaj jest taki teamek, gdzie mamy Unknowna, też weteran sceny, Benek, to jest taki no, młody talent, który jednak jakoś cały czas odchodził od Teo Competitive, tak? Mamy Niku, który wiadomo jest legendą właściwie polskiej sceny, jeśli chodzi o midlane. Mamy Zamulka, czyli młodego Adekary i mamy Kubyda, który też jest raczej po tej stronie tych starszych zawodników. Więc po raz kolejny team z nastawieniem na to, żeby wygrać drugą ligę i potencjalnie wrócić do Ultraligi, tak? Więc już mamy te dwie kategorie. I Akademię do Szkolenia Talentów i te teamy, które są nastawione na wejście do Ultraligi z weteranami, którzy chcą udowodnić, że nie jest dla nich wcale za późno, żeby w tej Ultralidze się znaleźć, tak? Mamy też trzeci, tak naprawdę trzecią kategorię, bo jeśli spojrzymy na to, w jaki sposób budowana jest Pompa Team, to potencjalnie budzi dużo pytań, tak? Bo przykładowo Rybson czy Defles ostatnio przecież kończyli karierę i nie byli zbyt zainteresowani tym, żeby grać competitive. I Rybson zajął się wtedy czymś innym. Rybson zajął się wtedy streamerką, tak? I on tak naprawdę odnosi ogromne sukcesy, jeśli chodzi o streamowanie. Ma czasami 4, 5, do 7 tysięcy widzów nawet widziałem u niego na kanale. Co potencjalnie sprawia, że Rybson być może jest już bardziej streamerem niż profesjonalnym graczem, tak? Teraz często duo, które grał Bracia Śmierdziel, czyli z Deflesem, tak się nazwali, więc Defles też jakby idzie bardziej w stronę streamowania. I Pompa Team nagle staje się teamem, który ma duży potencjał na to, żeby być teamem streamerów, tak? I to jest bardzo ciekawe, ponieważ teamy streamerów jest czymś, o czym rozmawialiśmy już wielokrotnie na polskiej scenie. I konkluzja była taka. Wielu z Was zawsze marzyło o tym, żeby pojawiło się bardzo dużo młodych, znaczy nie młodych, tylko znanych zawodników, którzy po prostu są streamerami, tak? Chcieliście często widzieć właśnie, czemu Nervarian nie gra w drużynie, czemu Over, czemu Xayo nie zrobią teamu, czemu tego wszystkiego nie da się spiąć. I ogólna konkluzja była taka, że czy to byłoby dobre dla LoL'a? No na pewno tak, bo to sprawiałoby, że ogromna część widowni przychodzi chociażby tylko dla nich, więc największym wyzwaniem e-sportu, o którym wielokrotnie już rozmawialiśmy na tym kanale, jest to, żeby ściągać fanów po prostu gamingu do tego, żeby kibicowali w e-sporcie. I wydaje się, że najłatwiejszą drogą na połączenie tego jest po prostu użycie tych największych streamerów jako graczy w tych ligach, przez co oni bardziej zainteresują się tymi ligami i być może później zainteresują się też lepiej innymi drużynami, które grają w tej ultralidze i być może z tym e-sportem zostaną. We Francji taki system funkcjonuje do dzisiaj, ale nie w takiej samej formie jak kiedyś. I musisz sobie wyobrazić, że we Francji jeszcze 2 lata temu chociażby wyglądało to tak, że był ten team streamerów, który się nazywał Solari i jego sister team, czyli taki siostrzany team, mieli dwie drużyny jakby w tej samej organizacji, które się nazywało Lunari i tam było bardzo dużo streamerów. I teraz tak,
Cały ekosystem francuski wyglądał tak, że rok składał się z bardzo wielu turniejów w różnych miastach we Francji i wtedy teamy streamerów miały jeszcze większy sens, bo tych LANów było mnóstwo i po prostu przyjeżdżali tam na te turnieje i zawsze wygrali jakieś mecze, bo tamten system to był Bring Your Own PC, czyli każdy mógł zagrać, każda piątka z was mogła się zapisać do tego turnieju i jeśli masz szczęście trafić do drabinki na najlepsze teamy z Francji, jak chociażby LDLC, Gamers Origin, ale też na team streamerów jak Lunary i Solary. Można było się z nimi spotkać, można było sobie z nimi robić zdjęcia i tam te sale, te hale, te lany były przepełnione ludźmi. Francja żyła e-sportem, po prostu tętniła e-sportem. Solary i Lunary bardzo udane projekty, gdzie płacili ogromne pieniądze tak naprawdę i jednocześnie mieli z tego bardzo dużo korzyści, ponieważ cała Francja faktycznie kibicowała tym drużyną. Natomiast niedawno wyszły te zmiany od Riotu, które sprawiły, że system we Francji również musiał być też bardziej ustabilizowany. I teraz jest jedna oficjalna liga, która nazywa się LFL. Wprawdzie Francja walczy o to, żeby utrzymać niektóre turnieje, ale nawet te najbardziej wytrwałe dostały dodatkowo po tyłku w tym momencie, dlatego że no teraz była pandemia, więc to też nie pomogło, żeby te turnieje się utrzymały, więc często okazuje się nagle, że nie ma tego miejsca, żeby zrobić ten spotlight dla teamów streamerów. No i problem polega na tym, że no już niestety te teamy streamerów poszły bardziej w kierunku sportowych wyników, no bo co innego można robić w profesjonalnej lidze, tak? No i dlatego w Solary doszło do zmian, tam już nie ma tak dużych streamerów i powoli zaczynają być teamem jednak bardziej competitive, chociaż cały czas ten fanbase streamerski na pewno mają. I teraz tak, jak to się ma w ogóle do Polski? W Polsce nie było tego, nie było tej możliwości, żeby ogrywać te wielkie imiona, które się ma potencjalnie w drużynie, jak Sajo, Kubon, Overpow, na jakichś potencjalnych stanowiskach sponsorskich na wielu LANach, bo tych LANów też po prostu nie ma. Więc wszystko idzie w kierunku profesjonalizacji. I teraz, gdzie jest ta cała furtka dla teamów streamerów, którą zrobiła Ultraliga? Jest w tym miejscu, że dała wolne prawa do transmisji. I to jest najlepsza rzecz, która może zachęcić streamerów do tego, żeby istnieć w drugiej lidze. Ponieważ teraz streamer może równie dobrze odpalić i streamować swój własny mecz. I przez to na przykład ściągać duże liczby, tak? Myślę, że to w dużej mierze dlatego chociażby Overpow, który streamował swoje kwalifikacje do drugiej ligi, Ultraligi, no miał też bardzo dużo widzów, to jedno, ale dwa, po prostu miał darmowy content, tak? Bo jednocześnie może rywalizować i ściągać do tego widzów, którzy będą jakoś tam śledzili te rozgrywki. I teraz, jeśli rozmawiamy o zawodnikach takich jak chociażby Rypson, który jednak teraz bardzo też dużo pieniędzy pewnie zarabia ze streamowania, potencjalnie może on po prostu tworzyć content przy tej okazji, że będzie w stanie streamować swoje gry, tak? I zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie Pompa Team i czy Pompa Team będzie bardziej takim teamem streamerskim. Mi się wydaje, że to jest to opcja, która jest jak najbardziej możliwa. Więc to byłoby fajne, żeby zobaczyć, bo to byłoby to na pewno bardzo fajne odświeżenie dla tej polskiej sceny. Ale dlaczego nie widzimy tych wielkich nazwisk w stylu właśnie Xayo, Nerva czy Overpow? No musicie sobie wyobrazić tą sytuację, w której, jak już wiecie pewnie, śledząc nasz content na Zahacz, wiecie, że e-sportu nie jest łatwo monetyzować. A jednak gracze, którzy faktycznie są streamerami i mają ogromne liczby, największe, to są ci ludzie, których kochacie oglądać, no prawdopodobnie zarabiają na tym bardzo, bardzo dużo, więc potencjalnie organizacje, które chcą skorzystać z ich wizerunku i faktycznie ich zakontraktować, musiałyby płacić im ogromne pieniądze. I to są pieniądze, których na ten moment zwyczajnie nie mają, tak? Poza tym trzeba pamiętać, że żeby utrzymać się w pewnych strukturach, trzeba też mieć odpowiedni poziom. I o ile ja jestem przekonany, że gracze tacy jak Overpow, czy gracze tacy jak Xayo w odpowiednich zestawieniach byliby w stanie utrzymać się w Ultralidze na poziomie, powiedzmy, top 6, naprawdę szczerze tak uważam, być może czasem wyżej, jeśli wszystko pójdzie dobrze, o tyle po prostu finansowo jest to nieopłacalne dla nich i nieopłacalne dla organizacji, ponieważ w tym momencie, w tym ekosystemie i organizacje nie mogłyby skorzystać z tych największych streamerów odpowiednio, żeby cała ta inwestycja się zwróciła i gracze sami nie będą mieli z tego dość dużo korzyści, tak? Bo prawdopodobnie, wyobraźcie sobie na przykład, że drużyna chce przytryhardować i chce trenować, no jeśli to oznacza, że odpadnie mu dzień streamowania, bo na przykład zrobią sobie dzień treningu albo jest dzień meczowy, który trzeba posiedzieć cały dzień, no to wtedy potencjalnie traci się dużo pieniędzy i chociażby dlatego nie może to wyjść, tak? Więc mamy teraz tak naprawdę, jeśli wracamy do tej drugiej ligi, trzy takie kategorie zespołów, które będą istnieć, czyli te teamy weteranów, które będą próbowały walczyć o wejście do Ultraligi, akademie, które faktycznie mają szkolić talenty,
oraz teamy streamerów. I właśnie fajnym podejściem jest tego, żeby brać tych młodych, rosnących streamerów, bo jeśli ktoś jest fanem e-sportu i przykładowo lubi Ripsona, tak, ale Ripson też poszedł bardziej w entertainment, czyli po prostu w rozrywkę, gdzie ludzie zaczną go oglądać, dlatego że jest po prostu no, dla beki i dla gameplayu, to teraz on znowu ściąga ich z powrotem do e-sportu, więc on tworzy swój wielki brand ze swoich widzów też wokół tego e-sportowego produktu, którym teraz może być druga liga Ultraligi. I oglądalność takiej ligi może być naprawdę dobra, bo jeśli teraz sobie wyobrazimy, jak wysokie liczby ma Ripson chociażby w piku, to połączyć to z Pompa Team, potencjalnie z Nitro, to może być produkt, który faktycznie wybuchnie, który będzie super oglądany. Czy Pompa pójdzie w tą stronę, czy to będzie team streamerów, czy wszystko będzie streamowane, czy to będzie bardziej for fun? Nie wiem, nie mam takiej informacji zupełnie szczerze. To co są też rzeczy, które sprawiają, że mogłoby tak się to nie potoczyć, bo jednak jest Menkiu, który jest trenerem, który już trenował za granicą, tak? Być może będzie chciał podejść do tego bardziej na tryhardzie i być może Pompa Team zostanie jednak po prostu tym teamem, który ma wygrać i wyfarmić slot do Ultraligi. Natomiast myślę, że byłoby szkoda, bo mamy szansę na potencjalnie coś bardzo fajnego, tak? Bo myślę, że mogliby z tego zrobić dobrą zabawę przy tak silnym rosterze, jakim ma Pompa Team, czyli na przykład mogliby streamować część meczów, chociażby tych łatwiejszych i jednocześnie osiągać odpowiednio duże wyniki. Ciekawe po prostu, w którym kierunku to pójdzie, ale na pewno jest to coś, co sprawia, że jestem mega, mega podekscytowany na ten cały projekt. I teraz jedna rzecz jest bardzo ważna. Dlaczego ten miks jest dobry? Ten miks tych stylów, tak? Dlaczego team streamerów, weteranów i młodzików? Wyobraźcie sobie teraz sytuację, w której ktoś faktycznie buduje super team. Załóżmy, że jest to team z top 3 Ultraligi, czyli załóżmy, że to jest Ago Rogue, albo Kick, albo to jest Pompa Team, czy chociażby... nawet niech będzie ten Pompa Team. Pompa Team jest chyba najlepszym przykładem. I wyobraźcie sobie teraz, że Pompa Team wygrywa ligę. I tak naprawdę, jaka jest kolej rzeczy dla organizacji? Bo jest to jeden dodatkowy problem, który zauważyłem przy okazji drugiej ligi. Nie można mieć dwóch teamów w Ultralidze, więc ten team trzeba będzie potencjalnie sprzedać, a raczej ten slot trzeba będzie sprzedać. I teraz, jeśli ktoś szkoli młode talenty i jednocześnie są na tyle dobrze, żeby wygrać drugą ligę, to organizacja jest postawiona przed bardzo trudną i niewygodną decyzją. Bo dlaczego mam sprzedać... Mogę sprzedać slot, ale co z moimi zawodnikami? Oni się zakwalifikowali, więc pewnie chcą grać w Ultralidze, ale z drugiej strony ja mam swoją piątkę w pierwszym składzie i nie mam jak ich tutaj zmieścić, więc co mam zrobić? Muszę sprzedać slot z zawodnikami. I o ile mógłby to być fajny model biznesowy, który przyniesie dużo pieniędzy, bo załóżmy, że ktoś oceni, no dobra, to skoro slot kosztuje od 8 do 10 tysięcy, bo takie kwoty padały przy zakupie slotów do Ultraligi, a ja mam super dobry jeszcze team do tego, no to potencjalnie 20-30 tysięcy złotych i będę zadowolony. Problem jest taki, że nie ma organizacji, które zapłaciłyby tyle pieniędzy za zawodników. Więc co teraz masz robić? Trochę się obawiam, że w tych sytuacjach mogłaby ta akademia być nie do końca opłacalna, bo jeśli nie możesz przenieść zawodników do głównego składu, a jesteś zmuszony sprzedać skład, kiedy się zakwalifikuje do Ultraligi, no to na pewno pozostawia właścicieli przed trudnym dylematem. To jest, kurczę, bardzo ciekawy temat i bardzo ciekawe czasy dla nas nastają na polskiej scenie. Na pewno cieszy mnie to, że idziemy w dobrym kierunku. To, czego najbardziej potrzebujemy tak naprawdę, to nowe organizacje. Jeśli ja ostatnio przeglądałem sobie historię tych polskich organizacji, które miały już nawet swój jakiś tam epizod w Ultralidze i naprawdę zmieniało się bardzo często, bardzo wiele z nich odpadło i jest bardzo mało tak starych organizacji, które po prostu były z nami zawsze, jak chociażby Pride czy Illuminar. I trzeba to moim zdaniem doceniać, bo nie jest to coś, co jest popularnym modelem w Polsce, tak? Natomiast... Kurczę, czy nie byłoby pięknie? Wiecie, opowiedziałem wam teraz troszeczkę teraz o tych faktach i o tej ekonomii, dlaczego takie teamy streamerów są trudne, ale tak sobie, kiedy myślę pod względem oglądalności o tym, co mogłoby się wydarzyć w Polsce, czy nie byłoby pięknie zobaczyć takiego teamu właśnie z Kubonem, Xayo i Overem? Naprawdę, jeśli macie jakieś sugestie i tego, jak mogłoby to potencjalnie wyglądać finansowo, ja chętnie je wysłucham, bo już to jest temat, który poruszałem z tysiącami ludzi, no może nie z tysiącami, ale z dziesiątkami ludzi, ponieważ ten team streamerów, uwierzcie mi, kusi dużo organizacji, bo jest to coś, co mogłoby fajnie wyjść, tak? Myślicie, że to realnie przełożyłoby się na oglądalność? Jak to wygląda? Czy mam tutaj jakiś widzów Xayo? Myślicie, że chcielibyście oglądać taki content w jego wykonaniu, gdyby on miał chociażby występować w drugiej lidze Ultraligi albo w Ultralidze? A dajcie znać, co o tym myślicie i myślę, że to tyle ode mnie na dzisiaj. Zobaczymy, jak będą wyglądać pozostałe zespoły w drugiej lidze. Wydaje mi się, że to głównie będą akademie. No i zobaczymy, którym model biznesowy wyjdzie, tak? Czy ci weterani faktycznie będą opłacalni, czy będą potrafili pokonać wszystkich młodych zawodników i po prostu zakwalifikować się do Ultraligi. Wszystko przed nami, także tyle ode mnie w Zahaczo eSport i do zobaczenia na polskim młynie już dzisiaj, gdzie zobaczymy się z właścicielami organizacji w Polsce. Pa, pa!